For 30 years now, students have benefited from the Erasmus program. The main goal of the Erasmus is developing international cooperation between European universities. In 2014, a new edition has started, with the new name Erasmus Plus program. This new opening has created more opportunities, which are being eagerly used by the PWSZ in Piła students. Nasi studenci korzystają z międzynarodowej mobilności do krajów programu, czyli krajów Unii Europejskiej, ale od przyszłego roku również będą mogli wyjeżdżać poza Unię Europejską. Zaczynamy z Bałkanami. Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra. W perspektywie jest Gruzja, Rosja, Ukraina, no i być może Azerbejdżan, Turkmenistan. Głównym kierunkiem wyjazdów naszych studentów jest Rumunia. Ze względu na bliskość kultur, ze względu na koszty, na wysokość stypendiów. Niestety jest to bardzo ważny aspekt, a zarazem przyczyna wyboru naszych studentów. Nasi studenci wyjeżdżają również na Słowację, do Czech. Mogą wyjeżdżać do Hiszpanii i do wielu, wielu innych krajów Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o Piłę, w tej chwili mamy studentów z Syrii, z Turcji, z Mołdawii, z Rumunii. W tym semestrze, natomiast w tym roku mieliśmy również z Afganistanu, z Czech, ze Słowacji, z Łotwy. To help understand what international mobilities are, Erasmus students staying in Piła have prepared special classes for students of the Maria Skłodowska-Curie High School, the Stanisław Staszic High School Group and the Salesian High School. My best friend came to Poland. And I always wanted to try Erasmus, and I heard that Poland is a great country, it's in the middle of Europe, so you can travel all around Europe. And it's something that I never studied about Poland, so I always wanted to know new stuff about Polish people, Polish culture, Polish history. I was like really happy to come here. I was surprised by the people, how open they are, how like they're good people, the Polish people. So they surprised me by how they approach you, like with smile and they're so gentle, most of them. Większość studentów bardzo chwali sobie swojego Erasmusa, bardzo chwalą sobie pobyt w Pile, stąd wielu, wielu z nich powraca na kolejne edycje programu w ramach praktyk zawodowych, w ramach innych programów. Mogą odkryć samych siebie, mogą przełamać własne lęki, własne bariery. Mogą doskonalić swoje kompetencje językowe praktyczne w zakresie użytkowania języka obcego, jakim jest język angielski. Mogą się nauczyć nowego języka obcego, że tak powiem egzotycznego, tak, bo jednak język polski dla wielu Europejczyków jest językiem egzotycznym, podobnie z językiem rumuńskim, podobnie z językiem mołdawskim i wieloma innymi językami. OSZ is a really good university to study. A lot of good teachers, a lot of opportunities, a lot of things that you can learn. It's really good to come here to Piła. I recommend every student to come to Piła, to the PWSZ, to the university to study. And they give you a lot of opportunities like Erasmus and studying abroad. And it's really good, this university. It's one of the best, I think. It's way better than most of the universities. Also, students of Stanisław Staszic University of Applied Sciences in Piła go abroad to widen their knowledge and skills. One of them was Magda Drzastwa, who participated in Erasmus for 5 times already. Magda agreed to share her experiences during the classes for high school students. Czy moim pierwszym wyjazdem właśnie była Rumunia albo Julia. Czy mnie coś zaskoczyło, to tylko to, że dużo moich znajomych pojechało. I nawet o tym nie wiedziałam, także okazało się, że jednak nie byłam taka sama. Jeśli chodzi o kulturę, to ja nie widziałam żadnej różnicy. Było dokładnie tak samo jak w Polsce. Mój kolega mnie namówił, bo on już wcześniej spędził jeden semestr na studiach. Ja tak się zbierałam i się zebrać do końca nie mogłam. W sumie przede wszystkim przerażały mnie te dokumenty i to, że będę sama. Ja byłam tak przyzwyczajona, że wracałam do domu, wszystko było gotowe, a jednak za granicą to musiałam sama sobie dać radę. No i tak po namowach właśnie tutaj naszego koordynatora i mojego kolegi to zdecydowałam się wyjechać na pierwszego Erasmusa. Przede wszystkim uczy samodzielności. Mi bardzo pomogło, jeśli chodzi o takie wewnętrzne rozwinięcie się. Po prostu trzeba przełamać te swoje bariery, trzeba zrobić ten pierwszy krok i dalej to już pójdzie, wszystko samo. More than 80 Erasmus students have studied at Stanisław Staszic University of Applied Sciences in this academic year. Another group of 80 students will come for summer training. How to become an Erasmus student and benefit from international mobility? You need to be a student of PWSZ in Piła and conclude at least the first year of your studies. And when to apply? Jeżeli chodzi o wyjazdy, prowadzimy w zasadzie
rekrutację w trzech terminach. Pierwszy termin jest zawsze w okolicach lutego-marca bieżącego roku akademickiego. Kolejny będzie prowadzony w październiku do połowy listopada. No i na praktyki staramy się, aby to był marzec-kwiecień, ale też wychodzimy studentom naprzeciw. Także jak znajdzie się ktoś spóźnialski, a nadal jeszcze jesteśmy w stanie zrealizować jego wyjazd, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mu pomóc wyjechać.